Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kartacze z mięskiem gotowanym. To jest moja wersja. Mam tutaj mięso gotowane, może być z rosołu. Pomieliłam, doprawiłam solą, pieprzem, starłam cebulkę przysmażoną, przysmażyłam i doprawiłam. Zrobiłam sobie takie wałeczki. Tu mam przygotowane mięso. Tutaj mam kilogram ziemniaków ugotowanych. Ziemniaki ugotowałam w osolonej wodzie. Ziemniaki przekładam do miski. Przecisłam je przez praskę. I tutaj mam 5 ziemniaków startych. Ziemniaki starłam, dałam na sitko. Odlewam nadmiar płynu, a skrobię przełożę do naszego ciasta. I już tutaj mam. Następnie dodaję jedno jajko i 3/4 mąki ziemniaczanej. Masę należy, tylko ziemniaczki miałam gorące. No jest idealnie, dokładam mąkę. I całość dokładnie wyrabiam. Jest to moja wersja kartaczy, ponieważ kartacze na ogół się robi z surowym mięsem. Ja, aby wykorzystać mięso z rosołu, robię kartacze z mięsem gotowanym. A mięso surowe również doprawiamy, tylko należy kartacze dłużej gotować. Moje gotują się 20 minut, a kartacze z mięsem surowym gotują się 40 minut na wolnym ogniu. I tu już masę mam wyrobioną. I teraz będziemy formować nasze kartacze. Sobie przełożę. I ja to mam wypróbowane. Po prostu biorę ciasto, nakładam mięsko i dokładnie oblepiam. Ja sobie muszę umyć ręce. I tak oto wygląda mój kartacz. Muszę sobie umyć ręce. I ponownie porcja ciasta. Ciasto rozpłaszczam, daję mięsko i dokładnie mięsko i już mam gotowy kartacz. I tak wszystkie składniki. Będziemy je gotować w dużej ilości o osolonej wodzie. 20 minut, jak wspominałam, i podamy z tłuszczem. Oblepiamy dokładnie ciastem i mamy gotowe kartacze. Z mięsa surowego kartacze są troszeczkę inne. Inaczej smakują, ale te też są godne polecenia. Dobrze smakują. Mięso jest wykorzystane, więc są ekonomiczne. A na pewno mięso z rosołu zostaje, więc jest to ekonomiczne kartacze. Tak je oblepiam. Tu dokładnie trzeba docisnąć, oblepić i będziemy później gotować. Ja tu już wodę mam nastawioną.
oblepiamy i kartacze. Będą na obiad. Można sobie proporcje zwiększyć, a można z mojej proporcji skorzystać. Jeżeli Państwu moja proporcja się odpowiada, jeżeli kartacze są smaczne, to proszę o łapkę w górę. A ja już wspominałam, kartacze podajemy z tłuszczem, który również jest na moim kanale. Także serdecznie zapraszam na mój kanał. Woda się jeszcze nie gotuje, ale zaraz się będzie gotowała i będziemy mieli kartacze skończone. Ugotują się i będzie smaczny obiadek. I tak już wszystkie kartacze zrobiłam, miseczkę odkładam i czekamy, aż się ugotuje woda. Woda się gotuje, więc wkładamy kartacze. Kartacze będziemy gotowali 20 minut od zagotowania. Ja mam tutaj bardzo dużą ilość wody, duży garnek, ponieważ kartacze potrzebują dużą ilość wody. Wodę mam osoloną i będziemy gotować 20 minut od zagotowania, bo to troszeczkę potrwa, bo to jest duża ilość kartaczy i podamy ją potem z tłuszczem. Wszystkie kartacze już mam w garnku i kartacze się gotują. I oto nasze kartacze są ugotowane, wyglądają pięknie i na pewno tak smakują. Polewamy tłuszczem, tak jak wspominałam, jest na moim kanale, serdecznie zapraszam. Jeżeli Państwu odpowiada mój przepis, to proszę o łapkę w górę. Tak wyglądają kartacze z mięsa gotowanego. Kartacze z mięsa gotowanego.